Dna moczanowa, podagra, artretyzm, skaza moczanowa zwykle dotyka osoby, głównie mężczyzn, w dojrzałym wieku. Oglądaj ten film do końca, a dowiesz się wielu ważnych informacji na temat dny moczanowej. Witaj na kanale Medycyna 360. Pamiętaj proszę, że informacje zawarte w filmie nie są poradą medyczną i nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. Dna moczanowa to choroba, która dotyka wiele osób. Jej cechą charakterystyczną jest gwałtowny rozwój zapalenia stawów. Wiąże się to oczywiście z silnymi dolegliwościami bólowymi. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie się do lekarza rodzinnego, który podejmie decyzję o dalszym postępowaniu. Ustalenie przyczyny problemów zdrowotnych nie zawsze jest proste. Bardzo często niezbędne jest wykonanie dokładniejszych badań. O podagrze mówimy, gdy stan zapalny stawów obejmuje duże palce u stóp. Dna moczanowa zazwyczaj występuje w obrębie stawu śródstopno-paliczkowego. Choroba nie występuje tylko w jednej postaci. O skazie moczanowej mogą świadczyć guzki oraz kamienie nerkowe. Nie można jednoznacznie powiedzieć, jaki czynnik wywołuje opisywaną przypadłość. Wyższe ryzyko jej rozwoju odnotowuje się w przypadku podwyższonego poziomu kwasu moczanowego. Brak możliwości jego swobodnego odprowadzania prowadzi do krystalizacji, skutkując odkładaniem się treści w stawach, ścięgnach i sąsiadujących tkankach. Są to niezwykle bolesne obszary, które zwykle stają się obrzęknięte i zaczerwienione. Jednym z objawów skazy moczanowej jest nawracające zapalenie stawów, głównie dużego palca, ale również skokowego, nadgarstka, palców, kolanowego. Uciążliwe dolegliwości nasilają się w nocy. To właśnie wtedy objawy są najbardziej intensywne. Może pojawić się nie tylko ból, ale również gorączka i ogólne osłabienie. Szczególnie groźne jest zjawisko krystalizacji kwasu moczanowego. Może ono prowadzić do powstania nadżerek kostnych. Zachodzi również wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia przewlekłej skazy moczanowej. W zdecydowanej większości przypadków objawy choroby ustępują samoczynnie po upływie kilku dni. Właśnie dlatego znaczna część pacjentów rezygnuje z wizyty u lekarza, co stanowi ogromny błąd. Nie można jednoznacznie określić, ile trwa okres wycofania się objawów, gdyż każdy przypadek jest inny. Warto jednak mieć świadomość, że artretyzm nawraca. Nieleczona przypadłość sprawia, że kolejny atak będzie silniejszy. Ponadto może on obejmować również inne stawy. Z tego względu zaleca się wykonanie badań diagnostycznych natychmiast po wystąpieniu niepokojących dolegliwości. Im szybciej rozpocznie się leczenie, tym lepiej. Przebieg choroby można podzielić na kilka podstawowych etapów. Ostre zapalenie stawów, czas między napadami artretyzmu, okres uśpienia choroby oraz przewlekła skaza moczanowa. Rozpoznanie ostrego napadu skazy moczanowej nie zawsze jest łatwe, gdyż dolegliwość można pomylić z innymi chorobami. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów, którzy nie mają pojęcia o posiadaniu omawianej przypadłości. Za rozwój ostrego zapalenia stawów odpowiada nieustabilizowany poziom stężenia kwasu moczanowego, składniku płynu stawowego. Do czynników zwiększających ryzyko wystąpienia ostrego napadu dny moczanowej zalicza się nadużywanie alkoholu, spożywanie produktów żywnościowych zawierających dużą ilość związków purynowych, nadmierny wysiłek fizyczny, przebyty zabieg operacyjny w obrębie stawów, urazy mechaniczne czy długotrwałe przyjmowanie leków z niektórych grup. Jak już wspomniano, w ostrym napadzie artretyzmu stan pacjenta szybko się pogarsza. W okolicy stanu zapalnego pojawia się obrzęk, a skóra staje się zaczerwieniona. Dolegliwości bólowe szybko się nasilają, już po upływie od około 8 do 12 godzin ból jest na tyle silny, że utrudnia normalne funkcjonowanie. Ważne jest, aby niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Trzeba wiedzieć, że napad skazy moczanowej może trwać nawet kilka tygodni. Za wystąpienie skazy moczanowej zwykle odpowiada obniżona wydolność nerek. Nieprawidłowa praca wspomnianego narządu może nieść za sobą wiele poważnych konsekwencji zdrowotnych. Jeśli stężenie kwasu moczanowego we krwi przekracza dopuszczalną normę, to istnieje duże prawdopodobieństwo pojawienia się artretyzmu. Niezwykle istotna jest profilaktyka. Podstawą jest prawidłowo zbilansowana dieta. U niektórych pacjentów rekomendowana jest suplementacja. Niezdrowe nawyki żywieniowe zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się skazy moczanowej. Niewskazane są produkty spożywcze bogate w puryny. Są to związki chemiczne, które nasilają proces wytwarzania kwasu moczanowego. Pacjenci powinni unikać m.in. alkoholu, owoców morza, mięsa, słodzonych napojów.
niezdrowa dieta prowadzi do intensywnego rozwoju przypadłości. Choroba w stanie zaawansowanym jest trudna w leczeniu. Przewlekła dna moczanowa znacząco obniża jakość codziennego życia. Należy wspomnieć, że za rozwój skazy moczanowej odpowiadają także predyspozycje genetyczne. Na wystąpienie choroby są szczególnie narażone osoby z zespołem Leshan-Hana. Schorzenie sprawia, że organizm nie może samoczynnie kontrolować poziomu kwasu moczanowego w organizmie. Ryzyko wystąpienia dny moczanowej zwiększa także przebyty zabieg operacyjny, zakażenie lub odwodnienie. Do pozostałych czynników zwiększających prawdopodobieństwo rozwoju artretyzmu można zaliczyć nadwagę i otyłość, chorobę wieńcową, cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, nieprawidłową pracę gospodarki lipidowej. Artretyzm, czyli ostre zapalenie stawów, to choroba trudna w rozpoznaniu. Pierwszym krokiem jest wykluczenie innych chorób stawów. Zwykle wykonuje się badanie, które ma na celu określenie stężenia kwasu moczanowego. Bardzo ważne jest również oszacowanie dziennego ubytku wspomnianej substancji. Jeśli poziom kwasu moczanowego przekracza dopuszczalną normę, to zwykle mamy do czynienia z artretyzmem. Nie można jednak pominąć dokładniejszych badań diagnostycznych. Wynika to z faktu, że stężenie kwasu moczanowego nie jest podstawą w rozpoznaniu przypadłości. Zdarza się tak, że wartość tego parametru jest prawidłowa nawet u pacjentów z ostrym napadem podagry. Specjalista dokonuje analizy płynu stawowego pod mikroskopem. Jest to badanie, które pozwala potwierdzić lub odrzucić wstępną diagnozę. Jeśli w płynie stawowym znajdują się kryształki moczanu sodu, to pacjent cierpi na dnę moczanową. Atutem omawianej metody diagnostycznej jest także możliwość bezbłędnego odróżnienia skazy moczanowej od dny rzekomej. W drugim przypadku w płynie stawowym znajdują się inne kryształki. Diagnoza artretyzmu może także wymagać przeprowadzenia badania RTG. Dzięki niemu możliwe jest precyzyjne określenie położenia niepokojących zmian. Specjalista może zlokalizować m.in. guzki dnawe, zwężenia szczeliny stawowej, nadżerki. Warto podkreślić, że niektóre symptomy mogą ujawnić się na zaawansowanym etapie choroby. Czasami wykonywane jest także USG stawów objętych stanem zapalnym lub sąsiadujących. Przebieg leczenia skazy moczanowej jest uzależniony od wielu czynników. W przypadku ostrego napadu przypadłości konieczne jest szybkie wyeliminowanie bólu. Bardzo ważne jest również to, aby zminimalizować ryzyko nawrócenia choroby. Podstawą leczenia są leki przeciwbólowe oraz przeciwzapalne. Jeśli jednak mamy do czynienia z kolejnym napadem podagry, to wskazane są środki zmniejszające lub zwiększające ilość wytwarzanego kwasu moczanowego. W leczeniu dny moczanowej istotne jest również to, aby wykluczyć choroby towarzyszące, takie jak na przykład otyłość, kamica moczowa, schorzenie nerek, zaburzenia pracy serca, nieprawidłowa praca układu krążenia czy niska wydolność gospodarki węglowodanowej oraz lipidowej. W skrajnych przypadkach pacjent poddawany jest zabiegom operacyjnym. To lekarz podejmuje ostateczną decyzję, czy konieczne jest usunięcie wykrytych kamieni nerkowych oraz guzków moczanowych. Leczenie dny moczanowej uzależnione jest również od tego, z jakim etapem choroby mamy do czynienia. Ostry napad dny moczanowej. Wskazane jest leczenie objawowe, dzięki któremu pacjent może powrócić do normalnego funkcjonowania. Rekomendowane są niesteroidowe leki przeciwzapalne lub kolchicyny. Priorytetem jest wyeliminowanie ostrego bólu. Należy wiedzieć, że na tym etapie nie wdraża się środków zmniejszających stężenie kwasu moczanowego w organizmie. Mogłyby one jedynie nasilić objawy, a tym samym doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia chorego. Okres uśpienia. Pacjent musi pamiętać o tym, aby prowadzić zdrowy styl życia. Nawet jeśli choroba nie daje żadnych objawów, to nie można zapomnieć o wartościowej diecie. Niezbędne jest wyeliminowanie produktów spożywczych zwiększających prawdopodobieństwo nawrotu przypadłości. Okres między napadami. Istotne jest, aby poziom stężenia kwasu moczanowego nie przekraczał dopuszczalnej normy. Pacjent powinien monitorować stan zdrowia, więc wskazane są systematyczne kontrole lekarskie. W niektórych przypadkach lekarz może zalecić przyjmowanie środków obniżających stężenie kwasu moczanowego w organizmie. Przewlekły artretyzm. Najważniejsze jest podjęcie działań mających na celu zahamowanie rozwoju przypadłości. Faktem jest, że dna moczanowa w zaawansowanym stadium jest trudna w leczeniu. Mogą pojawić się rozmaite powikłania, więc niezbędna jest stała opieka lekarska.
W większości przypadków wskazane jest przyjmowanie allopurynolu, który blokuje wytwarzanie kwasu moczanowego. Leczenie dny moczanowej nie będzie skuteczne, jeśli pacjent nie zdecyduje się na zmianę diety. Prawidłowe żywienie jest podstawą do tego, aby zredukować ryzyko nawrotu omawianej przypadłości. Największe zagrożenie stanowią puryny zawarte w żywności. Rozsądnym posunięciem jest wizyta u doświadczonego dietetyka. Z pewnością pomoże on skomponować jadłospis, a także znaleźć zamienniki ulubionych produktów. Warto pamiętać, że zdrowa dieta jest jedną z najskuteczniejszych metod leczenia artretyzmu. Pacjenci ze skazą moczanową nie powinni spożywać m.in. podrobów, dziczyzny, ryb, owoców morza, drożdży, grzybów, warzyw strączkowych, kakao, kawy czy herbaty. Należy zrezygnować z codziennego jedzenia wędliny, tłustych mięs czy konserw. Niewskazane są również ostre przyprawy, rabarbar, wywary kostne. Alkohol również zwiększa szanse na nawrót podagry. Chorzy powinni zrezygnować z pieczonej oraz smażonej żywności. Owoce i warzywa, z wyjątkiem zakazanych, mogą być spożywane na surowo lub po ugotowaniu. Dopuszczalne jest chude, gotowane mięso ubogie w puryny. W diecie mogą znaleźć się także jajka, mleczne przetwory, mleko z niską zawartością tłuszczu, produkty zbożowe, cukier, miód, ryż. Doskonałą opcją są samodzielnie przygotowane napoje z dodatkiem cytryny. Trzeba wspomnieć, że osoby z nadwagą i otyłością są bardziej narażone na dnę moczanową. Z tego względu po rozpoznaniu przypadłości należy rozpocząć walkę ze zbędnymi kilogramami. Oprócz diety dobrze jest wprowadzić aktywność fizyczną, która nie obciąża stawów. Już po kilku tygodniach regularnych ćwiczeń można zaobserwować poprawę ogólnego samopoczucia. Chorzy na dnę moczanową powinni pamiętać o regularnym spożywaniu od 4 do 5 posiłków dziennie, najlepiej o tej samej porze. Kolacja nie może być spożywana bezpośrednio przed snem. Każdego dnia należy wypijać od 2 do 3 litrów płynów. Podczas napadu podagry należy trzymać się ścisłej diety. Z przewlekłą dną moczanową mamy do czynienia w przypadku, gdy objawy choroby występują przez cały czas. Oczywiście ich natężenie w okresie międzynapadowym jest niskie, jednak nie należy ich ignorować. Przewlekły artretyzm może doprowadzić do deformacji stawów oraz trwałego obniżenia ich sprawności.